19 stycznia na hali kęckiego OSIR-u odbyły się kolejne zawody w ramach 19 halowych turniejów piłki nożnej z okazji wyzwolenia Oświęcimia. Turniej finałowy rozegrali juniorzy młodsi. W grupie A powalczyli Unia Oświęcim, Hajnał Kęty, Zatorzanka Zator, Górnik Brzeszcze i KS Hełbek. A w grupie B Soła Oświęcim, Skawa Podolsze, Brzezina Osiek, Pogórze Gierałtowice i Sygnał Włosienica. Zwycięzcą turnieju został zespół Unia Oświęcim, który w meczu finałowym pokonał drużynę Brzezina Osiek wynikiem 3-1. Nie zabrakło nadania tytułu króla strzelców, którym został Krzysztof Wesecki z Unii Oświęcim, strzelając dwie bramki.